Czołem, drodzy akwaryści, wieczorową porą. Akwarium powoli idzie spać. Za chwilę gasimy światło. Ale tutaj dręczy mnie jedna zagwozdka, moi kochani. Jak widzicie, mam w swoim zbiorniku całkiem pokaźne statko plęknic boreli. Dzisiaj na pewnym portalu aukcyjnym, w sklepie internetowym, gdzie zwykle kupuję ryby i też te borelki tam kupiłem, znalazłem odmianę pielęgnicy boreli opal i bardzo, bardzo, słuchajcie, korci wpuścić taką parkę tutaj, ale kurczę, no nie mam miejsca, te 70 litrów się nie rozciągnie, no i niestety będę musiał chyba obejść się smakiem, ale tutaj ten piękny samczyk miałby towarzysza czwartego już i kolejną samiczkę, ale to jest chyba zdecydowanie za duże, jak na 70 litrów. No niestety, ale opale są przepiękne. Rzadko chyba spotykane. Wyglądają obłędnie. Szczególnie samce, no bo samice tutaj bez większych rewelacji. Ale samce opal, coś pięknego. O, tutaj już światło, zaraz będziemy gasić. Ryby przydenne będą w swoim żywiole tutaj. O, zbliżenie na jedną z samiczek pielęgniczki. Tutaj buszujące kireski, sztuk 4. Powoli glonojady wyłażą. I tak to, moi drodzy, wygląda jak u większości z was, którzy mają ryby, szczególnie ryby przydenne i te, które aktywność wykazują w porze wieczorno-nocnej. Kochani, życzę spokojnej nocy, no i do usłyszenia. Cześć.